Od Wielkiej Środy, ponieważ jest to środek tygodnia, następowało kumulowanie tegoż przygotowania. W przeszłości, przed zmianą liturgii, odbywała się jucznia, po której to kapłani uderzali Wielką Środę brewiarzami o ławki. Następował stukot, wprowadzenie Wielki Czwartek. Chłopcy, widząc to, mieszkańcy i parafianie, starali się naśladować kapłanów, wpadali do świątyni, uderzali kijami, łoskot ogromny, oznaczało to, że będą zachodziły zmiany w przyrodzie, ale i w życiu człowieka. Następnie wbiegali na wieżę kościelną, oczywiście ku niezadowoleniu proboszcza, czy też kościelnego, i z wieży zrzucano kukłę słomianą, którą nazywano Judaszem, uosobienie zła, targano, niszczono. Kukła była zbudowana ze słomy, ponieważ musimy pamiętać, że słoma jest symbolem życia. Stąd ta postać, z tegoż wykonana materiał. Tak ją targano, ciągnięto ją, że właściwie nie pozostawało z niej nic, a na końcu spalano. Ogień, symbol oczyszczenia i również zniszczenia tego, co stare. I w taki sposób wchodzono w następny dzień. W niektórych regionach Polski Wielką Środę, ten obrzęd zostanie powtórzony w jednym z dni Triduum Paschalnego, wieszano śledzia, urządzano pogrzeb żuru, ponieważ to potrawy, które gościły przez cały Wielki Post na stołach w polskich domach i w polskich rodzinach. Taki śledź był brany, chłopcy go wieszali na gałęzi, idąc przez wieś, czy też ulicami miasta, można było zobaczyć, jak ten śledź wisi. To był również znak, taki wizualny, że tak prawdziwie tutaj poszczono. I rozbijano garniec z żurem, szczególnie pod drzwiami, tam gdzie mieszkała panna na wydaniu.